Zaćmienie Słońca to swego rodzaju kosmiczna sztuczka, podczas której Księżyc nagle połyka Słońce. Tylko że dzieje się to nie w oparciu o magię, a twardą naukę. Spróbujmy dowiedzieć się, na czym dokładnie polega to fascynujące zjawisko i jak można je zaobserwować. Wszystko ma swój początek w momencie, gdy Księżyc, Słońce i Ziemia ustawiają się w linii prostej, przy czym srebrny glob znajduje się bezpośrednio między naszą planetą a gorącą gwiazdą. Taki układ jest możliwy, ponieważ orbita Księżyca wokół Ziemi jest lekko nachylona w stosunku do orbity Ziemi wokół Słońca. Takie zaćmienia zdarzają się tylko podczas nowiu, kiedy Księżyc jest najbliżej Ziemi na swojej orbicie. Zatem, gdy pozwala na to idealne rozmieszczenie ciał niebieskich, cień Księżyca jest rzucany na Ziemię, blokując światło słoneczne przed dotarciem na naszą planetę. Wyobraźcie sobie, że jesteście w pokoju z ogromną lampą, ale zamiast wyłączyć światło, po prostu zakrywacie je wielkim Księżycem. Tak w uproszczeniu wygląda zaćmienie Słońca. Nie jest to regularne zjawisko i zdarza się tylko kilka razy w roku. Jego częstotliwość zależy od wielu czynników, takich jak wspomniany wzajemny układ Księżyca, Słońca i Ziemi oraz pozycja naszego satelity na orbicie wokół błękitnej planety. Istnieją trzy główne rodzaje zaćmień Słońca: całkowite, częściowe i obrączkowe. Do tego dochodzi hybrydowe, które jest bardzo sporadyczne. Całkowite występuje wtedy, gdy Księżyc w 100% zakrywa tarczę słoneczną, a niebo staje się ciemne jak w nocy. Faza ta może trwać od kilku minut do nieco ponad godziny, w zależności od odległości między Księżycem a Ziemią w momencie zaćmienia. Zaćmienie całkowite można zaobserwować tylko z określonego regionu na naszej planecie. Z reguły jest to wąski pas lądu lub morza. Jeśli więc uda Wam się być w odpowiednim miejscu, będziecie mogli nacieszyć oko tym wspaniałym widokiem. Niestety nie każdy ma tyle szczęścia. Czasami Księżyc zakrywa tylko część Słońca. W takim przypadku ujrzycie Słońce w kształcie półksiężyca nie będzie zupełnie połknięte. Na tym polega częściowe zaćmienie Słońca. A jeśli naprawdę macie pecha, Księżyc może być zbyt daleko od Ziemi, aby zakryć całą tarczę słoneczną. Wówczas zobaczycie jasny pierścień światła słonecznego wokół sylwetki Księżyca. Takie zdarzenie nosi nazwę obrączkowego zaćmienia. Zaćmienia Słońca są jednymi z najbardziej spektakularnych kosmicznych spektakli, jakie możemy obserwować z Ziemi. Ludzie badali je na przestrzeni dziejów i ostatecznie odegrały znaczącą rolę w naszym rozumieniu Słońca, Księżyca i Ziemi. Przykładowo używaliśmy ich do pomiaru odległości między Księżycem a Słońcem oraz do określania ich wielkości, co pozwoliło lepiej poznać atmosferę słoneczną, a także zweryfikować ogólną teorię względności Einsteina. Zaćmienia Słońca zawsze były ważne dla ludzkości, więc nie powinien dziwić fakt, że wiązały się z nimi różne mity i przesądy. W niektórych kulturach postrzegano je jako zwiastun mrocznych czasów, ale równocześnie były sposobem na komunikowanie się z bóstwami. Inne kultury wykorzystywały je do przepowiadania przyszłości lub odstraszania złych duchów. Wszystkie te wierzenia pokazują, jak ważny był dla ludzi ten astronomiczny fenomen. W naszej historii było wiele fascynujących i pamiętnych zaćmień Słońca, a każde z nich o własnej niepowtarzalnej charakterystyce. Mam dla Was kilka przykładów. Były to zdarzenia tajemnicze i na pewno efektowne. Zaćmienie Thalesa jest jednym z najbardziej znanych zaćmień Słońca w dziejach. Mówi się, że miało miejsce w roku 585 przed naszą erą. Zostało przepowiedziane przez starożytnego greckiego filozofa Thalesa z Miletu. Zgodnie z legendą, Thales był w stanie przewidzieć zaćmienie, obserwując cykle Księżyca, a jego proroctwo podobno zadziwiło i przestraszyło ówczesnych ludzi. Zaćmienie Ptolemeusza było całkowitym zaćmieniem Słońca, do którego ponoć doszło w roku 150. Pamięta się je po dziś dzień, ponieważ zostało wspomniane w pismach starożytnego greckiego astronoma Ptolemeusza i podobnie jak Thales wykorzystał on obserwację cykli Księżyca i przewidział to zdarzenie, wprawiając swoich krajanów w osłupienie. Zaćmienie stulecia to kolejne całkowite zaćmienie Słońca, które miało miejsce 11 lipca 1991 roku. Było widoczne w znacznej części Ameryki Południowej. Odnotowano je jako najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca w XX wieku. Trwało prawie 7 minut.
zaćmienie piramid. Następne zaćmienie całkowite wydarzyło się 20 marca 2015 roku i było widoczne z części Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Przeszło do historii, ponieważ zakryło słynne piramidy w Gizie, więc naukowcy i turyści mieli wyjątkową okazję do zbadania i zaobserwowania tego zjawiska z historycznej lokalizacji. Pozazdrościć! Czas na wielkie zaćmienie amerykańskie z 2017 roku. Było rzecz jasna całkowite, a dało się je zobaczyć ze znacznych połaci Stanów Zjednoczonych, od Atlantyku po Pacyfik. Było to pierwsze całkowite zaćmienie widoczne z różnych stanów od prawie 40 lat. Zdarzeniem interesowały się miliony ludzi, a media szeroko relacjonowały całą sytuację. Zaćmienia zdarzają się dość rzadko, więc pewnie nie chcielibyście przegapić tego kosmicznego fenomenu. Na szczęście istnieje kalendarz zaćmień Słońca, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych kilku lat. Wielkie zaćmienie północnoamerykańskie ma wystąpić w 2023 roku. Eksperci przewidują, że będzie widoczne z wielu miejsc w Ameryce Północnej, od wybrzeża północno-zachodniego po region Wielkich Jezior. Będzie to pierwsze całkowite zaćmienie widoczne z USA od czasu wspomnianego wyżej z 2017. Zaćmienie Andów w 2024 roku będzie można zaobserwować na terenach Ameryki Południowej, przede wszystkim w Chile i Argentynie. Takie zjawisko nie miało miejsca w tej części świata od zaćmienia stulecia z 1991 roku. Zaćmienie Arktyki w 2025 będzie widoczne, jak sama nazwa wskazuje, na obszarach otaczających biegun północny, w tym w części Kanady i Grenlandii. Całkowitego zaćmienia nie widziano z tych miejsc od prawie lat. I zaćmienie Pacyfiku w 2026 roku obejmie swoim zasięgiem duży rejon Oceanu Spokojnego, w tym fragmenty Australii, Nowej Zelandii oraz USA. Warto zauważyć, że dokładny czas i widoczność tych zaćmień może się nieco zmienić, ponieważ dopiero poznamy precyzyjniejsze prognozy. Ponadto w najbliższych latach ma też wydarzyć się kilka innych zaćmień Słońca. Śledźcie szczegóły w internecie. Jednak najważniejsze pytanie brzmi, jak je oglądać? Bardzo uważnie. Oto kilka ogólnych wskazówek. Po pierwsze, stosujcie odpowiednią ochronę oczu. Nigdy nie patrzcie bezpośrednio na słońce, nawet podczas zaćmienia. Nie warto psuć sobie wzroku. Aby bezpiecznie obserwować zaćmienie słońca, użyjcie specjalnych okularów do oglądania zaćmienia słońca albo projektora, który można wykonać własnoręcznie domowym sposobem. Z takimi rzeczami obejrzycie zaćmienie, unikając bezpośredniego wlepiania oczu w gwiazdę, co zapobiega szkodliwemu działaniu promieni słonecznych. Po drugie, wybierzcie dobre miejsce. Aby widok był jak najlepszy, warto znaleźć lokację, która znajdzie się na szlaku zaćmienia, a sceneria nieba nie będzie niczym zmącona. Po trzecie, weźcie ze sobą aparat lub teleskop. Jeśli macie do dyspozycji sprzęt z filtrem słonecznym, to świetnie, użyjcie go do robienia zdjęć lub dokładniejszej obserwacji zaćmienia. No i bądźcie na bieżąco, śledźcie wszystkie szczegóły dotyczące zaćmienia Słońca, dokładny czas, lokalizację i typ. Te informacje pomogą Wam zaplanować obserwacje i pozwolą przygotować odpowiedni sprzęt oraz zastosować środki ostrożności na miejscu. To wszystko. Proste, prawda? Stosując się do tych porad, możecie cieszyć się zaćmieniem Słońca w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. A jeśli uda Wam się ujrzeć to astronomiczne zjawisko, zróbcie kilka fotek i podzielcie się nimi z przyjaciółmi. Pamiętajcie, że to nie zdarza się często.